Niki napisała na blogu, że to najnowszy hit. No nie wiem. Moim zdaniem wyglądają ekstra. Barbie, Barbie! Musisz tutaj przyjść! Afi będzie mieć szczeniaki! O, weterynarza! Ty nim jesteś. Racja. Gdzie mój zestaw medyczny? Zobaczmy. Astronautka, gimnastyczka, reporterka. Barbie, szybciej! Kucharka, nurek, baletnica. Jest! Mam! 19,59 Malibu Way. Paczka do odbioru. Co? Wiesz, jak uwielbiam zakupy online, nie mogłam się oprzeć. O, jaki uroczy. O, jaki słodki. Były sporo przecenione. Cześć wam. Szczeniaki! Ken dostał słodko ataku. Cierpię na syndrom hipersłodkości drażliwej. Zawsze, kiedy znajdę się w pobliżu czegoś przeuroczego, tak jakby mdleję. To częsta przypadłość. Ale co my będziemy robić z tymi wszystkimi szczeniakami? Tresować! Wyprowadzać! Nauczymy je pływać! Siusiać na dworze! To powinno być na początku listy. Szczeniaki! Nie dokuczam im, tylko ćwiczę ich charakter. Ładny sweter, Skip. Czy to kaszmir? Jaki sweter? Oh, cała jestem w sierści! Pogryzły wszystkie nasze buty. Te jeszcze się trzymają. Kochane, uwielbiam te maleństwa tak samo jak wy, ale nie możemy tak dłużej żyć. A może oddamy je do adopcji dobrym hodowcom? O, jakie słodkie! Hej, Barbie! Wpadłem na świetny pomysł na rockową balladę. Hej, fajnie na tobie wyglądają. Chcesz któregoś przygarnąć? Nie mam mowy, żebym... Naprawdę? W takim razie biorę wszystkie. Ekstra, naprawdę ekstra. No przestań! Teraz jeszcze odrobina brokatu. Co? Trochę brokatu i mogę wyjść na czerwony dywan. Moja deskorolka będzie wyglądała ekstra. Nie. Nie! Nasz brokat! To na pewno pomyłka. Nie wierzę, że nie mamy brokatu. O, to nie pomyłka. W całym Malibu skończył się brokat. Poprosiliśmy o komentarz przedstawicielkę klubu Brokatti. Proszę wszystkie fanki, by mimo kryzysu zachowały spokój. Jestem pewna, że wkrótce znów będziemy błyszczeć i olśniewać. Wow, Barbie, nie ma brokatu, a ty i tak się trzymasz. Tak, bo zawsze trzeba myśleć opty. Kogo chcę oszukać? To tragedia! Potrzebuję brokatu! Właśnie się dowiedziałem i przyniosłem zestaw awaryjny. Chusteczki, ciastka pocieszenia i męskie ramię do płakania. To zupełnie jak kryzys żelu do włosów sprzed kilku lat. To było okropne! Nie martwcie się, zajmę się tym. Udało się! Stworzyłem w laboratorium sztuczny brokat. Ken, koniec naszych zmartwień! Nazwę go Frokat. Daj, daj, daj! Wypróbuję! Cała błyszczę i to ja. Posklejałam się. Chyba dodałem za dużo superkleju. Brokat to klapa. Spokojnie, zdobędę dla was brokat. Kiedy Ken wkracza do akcji, sukces murowany. To koniec, Taffy. Ostatnia cenna porcja prawdziwego brokatu. Wyniuchaj, czy jest go więcej. Taffy!
Wyczułam owocową nutę z odrobiną wołowiny i błyszczącym lukrem. Na co komu brokat, kiedy się ma? Kryształki! To bez sensu. Niczym się nie da zastąpić brokatu. Czy sukienka Dolly wyglądałaby lepiej z brokaty? Czy przykleić parę gwiazdek? Chelsea, ty masz... brokat? Brokatowy kryzys wymyka się spod kontroli. Na terenie kraju wybuchają gwałtowne protesty. Więc gdzie jest twój brokat, Chelsea? Dziwnie wyglądacie. Wszystko okej? Okay? Chelsea, oddaj nam nasz skarb. Jestem Chelsea, tylko nie taniec błagalny. Możemy, Barbie? Proszę, proszę, proszę! Przecież już mamy mnóstwo zwierzątek. Wymień jedno. No, na przykład Blissa. I Taffy. I Toni. Ale te zwierzaki mamy już od dawna. Chcę mieć jakiegoś nowego. Okej. Okay. To co byś powiedziała na chomika? Albo rybkę? Albo słodkiego, niesikającego wirtualnego zwierzaka? Delfiny? Oto Flippy, Splashy i Jumpy. Skąd ty wzięłaś delfiny? I kto zamontował akwarium? Podoba ci się, Barbie? Mogłem wybrać pięciopiętrowe. Kupiłem rafę i ściółkę. Chwila, już je wstawiam! Nie, Ken, akwarium jest w porządku. Ale Chelsea, nie możemy zatrzymać trzech delfinów. Spójrz im w oczy i przyznaj, że nie umiesz powiedzieć im nie. Co tu się dzieje? Gdzie one się podziały? Zdaje się, że mogłem przypadkowo podłączyć akwarium do kanalizacji. Naszego domu? I domów waszych sąsiadów. Barbie, co teraz zrobimy? Musimy je jakoś namierzyć. Przydałby się duży przepychacz. Wziąłeś moją myjkę. O nie, zabrzmiało, jakby był ranny. To nie był krzyk delfina, to była... Raquel? Tam na dole coś pływa! Wystawiło głowę i coś powiedziało! Łap go! Spuszcz go! Ten delfin jest okropny. Ma beznamiętne oczy, czarne jak smoła, zupełnie jak oczy lalki. I wywraca tymi oczami i stają się białe. I wtedy słyszysz to przeraźliwe, piskliwe wycie. Ryan? To spa jest dla dziewczyn, nie dla butlonosych. To kiedy wróci, zawołaj nas. Właśnie zjadł wszystkie składniki do sushi. Miało być dla mnie i dla dziewczyn. Mógłbyś podać wasabi, Ryan? Już wiem. Musimy je zwabić z powrotem do akwarium. Wróciły! Wiesz co, Chelsea? Może powinnaś była zacząć od głupików. Pa, pa! To bardzo dojrzałe z twojej strony, że je wypuściłaś. Dzięki, Skipper. I jak wspaniale, że Ken połączy akwarium z oceanem, tak żeby mogło do nas z czasem wpadać. Prawda, Ken? Co? Tak. Tak myślę. Teraz wracamy do teletonu Barbie Roberts na rzecz zwalczania analfabetyzmu zwierząt. Dziękuję, Chet. I dziękuję wam, widzowie, za to, że jesteście z nami przez te pierwsze 38 godzin teletonu. Nasi fantastyczni operatorzy czekają na wasze zgłoszenia. Jesteś z Wisconsin? Ja też jestem z Wisconsin. Cześć, mała. Jesteś tak piękna jak twój głos? Bo ja tak. Zgadza się tak. Dwie pizze wegetariańskie z podwójną może? To właściwie akcja charytatywna Chelsea, ale poprosiła mnie o pomoc, a ja dla moich kochanych siostrzyczek zrobię wszystko. Większość naukowców twierdzi, że zwierzęta nigdy nie nauczą się czytać. To zwykłe bzdury. A teraz poproszę o chwilę powagi. Jest tak wiele zwierząt, które nie potrafią czytać. Nic dziwnego, że nie potrafią czytać. Barbie je usypia tymi historiami. Na co koń mówi? Przy takich cenach to chyba normalne.
musimy skończyć ten teleton! A teraz trochę rapu w wykonaniu Mitch! To jakieś żarty! Dzisiaj w Malibu jest impreza, więc do sklepu skok, a wieczorem kok. Morze i plaża to nie przeraża, urok tego miasta wręcz poraża. Pora na kolejny pokaz. Nasza Summer utrzyma w górze 14 piłek koszykowych. Teraz nasza kolej. Do dzieła, Ryan. Wszyscy kochają mnie. Wszyscy kochają mnie. To chyba jakieś żarty. Kochając mnie tak spędzasz swe dni. O nie! Halo? 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 Kolejnym przedmiotem aukcji jest randka z Barbie. Barbie, dostałam tak dużą ofertę, że już nigdy nie musimy organizować teletonu. Hurra! W takim razie kończymy nasz teleton, kochani. Pamiętajcie o wykastrowaniu swoich zwierząt. Znaczy się, o wzięciu ich do biblioteki. C-A-R-S-O-N. Mam. Jeszcze proszę numer karty kredytowej. Aha, tak. 3419. Aha. To ja dziękuję, Chelsea. To znaczy, pani.